Przepraszamy, to jest kolejna część. Tak. Zbierałam ten kolejny. Nie! Bo ponieważ tamto, co nagrywałam, mi się wyłączyło. Słuchajcie, my nagrywamy w ten sam dzień i musimy jeszcze tyle odcinków wstawić, że nie wiem, czy nam się to wstawi. Bo ja już tak dawno wrzuciłam... A ja zabijałam teraz! Bo ja 2-3 godziny temu wrzuciłam... A ja zabijałem! Filmiki na mój kanał i one jeszcze się nie wrzuciły. Nie? Mój tata mówi, idź pobiegaj sanką. Niech mnie tata chce, Anka szybko lata. Ja się nie chcę bawić sanką, ani piłką, ani skakanką. A w ogóle Anka lubi tylko uskoro. Ja chcę do Bodzia. Chcę do Miodzia. Oskarko. A czy ty powiedziałaś to Bodzia? Lenę. Czy Bodzia? Bodzia. A ja się rozumiałam Bodzia. Rozumiem. Masz na myśli, że niewyraźnie mówię? Tak. I to bardzo. Rozumiem. Rozumiem. Chcę do pizzy. Chcę do pizzy. Okej, oni z pizzą. Pizza! Rima! Dobra, słuchajcie, teraz wam zrobimy trik. Co grają w Mr. Planet. Pewnie wiedzą, że hakerzy nie istnieją. On ma silne wiadomości. The Clown. The Clown to jest stary haker. Wiedzą plotki o tym, że kiedyś pisał po polsku z przyjaciółką na Mr. Planet. Jednakże gdy ona dowiedziała się, że jest hakerem, zablokowała go. Ten wkurzył się i zemścił się na niej. Podobno ukradł jej konto. Nauczył się hakować i tak robił dalej. Mama, mama, mama. I to prawda, sprawdźcie sobie na YouTubie. Kolejny haker, którego... To jest Oskar. Imienia nie powiem, bo chyba zapomniałam. Samotnia, czy jakoś tak? Samotniak. Nie. Samotniak. Hakuje ona, ale tylko jeżeli napisze jej imię. Także wiedzą o niej plotki, że kiedyś porzucił ją mąż, a jej córka zamieszkała u męża. Córka miała 8 lat. Zaś ona wkurzyła się, a ponieważ jej córka gra w Mr. Planet, właśnie stąd ta myśl, zaczęła hakować ludzi na Mr. Planet. Ze złości na męża. Jeżeli znajdziesz ją i zaprzyjaźnisz się z nią, pod żadnym warunkiem nie pisz do niej jej niku. Co to nick? Bo ona cię zhakuje. Co to nick? To jest imię w Mr. Planet. Podobno pisze też tam czasami na kontu, jeszcze zanim cię zhakuje, napisze ci coś tam, bla bla bla, po angielsku, a ja wam to przetłumaczę. Samotna na zawsze on cię znajdzie. Sprawdźcie sobie na YouTubie, ja was nie kłamię, jest jeszcze dwóch hakerów, no o których nie chcę mi się mówić. Aha, czyli i ten... Oskar i Fadi. Śmieszne. Bye bye, musimy was żegnać. Papieros, ja jestem. Byłam Olivia. Byłam Papieros. Bye bye. Bye bye.